bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Zawsze z wielkim wzruszeniem tą kartkę odnajdujemy, która na nas czeka, kiedy przyjeżdżamy do zameczku, do Wisły. I to zaproszenie z Isternej już jest. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Bardzo dziękuję Państwu za wsparcie, o którym wspominała przed chwilą Pani Wójt. No, dzięki temu mogę być z Państwem po raz kolejny. Znów jako prezydent Rzeczypospolitej. Dziękuję za to. Czasy, jak wiemy, nie są łatwe, ale chociaż mieliśmy ten smutny moment dzisiaj w czasie koncertu, kiedy wspominaliśmy wszystkich tych, którzy odeszli, których już nie ma i którzy nie śpiewają już dzisiaj z nami, choć wierzymy w to, że są tutaj wśród nas duchem. Ale właśnie tak jak przed chwilą powiedziała Agata, są tutaj między nami małe takie gaździny i mali gazdowie, którzy nie pamiętają w ogóle innego prezydenta. I dobrze, że są. I bardzo Wam dziękujemy, że są. I tak to niestety w życiu jest, ale dziękujemy Wam też za tę kolędę, tak jak powiedziałem, za zaproszenie i proszę, żebyście poza gratulacjami z okazji 120-lecia i najlepszymi życzeniami przyjęli też od nas rzeczywiście po prostu serce, bo jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za te regularne zaproszenia i za to, że możemy z Wami spędzić te kilka chwil tutaj śpiewając, bo to dla nas ważne. I już nauczyliśmy się też pastorałów. Nauczyliśmy się, tak, że powiedzieć, że u nas tam w Małopolsce troszkę inaczej śpiewają niektóre, ale to nie szkodzi, no to bardzo, bardzo jest fajne, że takie różne są regionalizmy, powiem tak, i niektóre brzmią trochę inaczej. Niektóre znam jeszcze od mojego taty czy mojego dziadka, które w ogóle są troszkę inne, takie różne pastorałki właśnie dla kolędziarzy, którzy tam chodzili, różne psoty robili po domach, po chałupach. Także bardzo, bardzo Wam dziękujemy. To jest zawsze dla nas niezwykle miłe, że możemy się z Państwem tutaj spotkać. Dziękujemy z całego serca za to zaproszenie. Bóg Wam zapłaci. Wszystkiego dobrego. Teraz jeszcze święta trwają, także jeszcze na święta i na Nowy Rok. Wszystkiego dobrego.